Cześć, z tej strony Kiksują w kolejnym odcinku z YouTube Universalis, a z nami jest... Ja i on. Lukas! Tak, to ja. Król i dwóch cesarzy. Właśnie. Wreszcie król, a nie daci. Spoko, wesprzemy cię w twoich działaniach na cesarstwo. Imperialistycznych. Właśnie, żebym został jedynym cesarzem w cesarstwie. I nie będę cesarzem. Boże. Ja będę cesarzem w cesarstwie, nie to. Boże, Milan będzie na mnie głosował. Co ty, Kiks, nie robisz? Czy ty łupisz prowincję, którą ja chciałem połupić? Była wolna. Ja idę. Stabilność już. Jeszcze śpiewasz. Ja z Bawarii dostaję paręnaście z Poise of War'u. A ten samą Bawarię obstawił. Lukas sobie poszedł, to je wziąłem. Jak się skończył pić Bawaria, to wezmę pokój z Bawarią. Nie, później tak wezmę pokój z Turingią już. Złupiłem ją i wiecie, no tam nic już nie było. Nie, teraz mam mało testu. Jeśli odnowili na maksa, to ja przyszedłem. No. A dam sobie na czwórkę a nawet. To łupienie jest bardzo fajne. Powiem ci, że jak chcesz zniszczyć jakiś kraj, czy coś, nie wiem, tak jak Anglię teraz bawiłem się, jak tam rozwalić, to po prostu stanąłem na każdej prowincji jedną jednostką, nie? I potem chodziłem moją konnicą i do cna wyżynałem prowincję. Przez to, że na każdej jednostce na każdej prowincji miałem jednostkę. Frankonia, Dania, Tyrol, koalicja. No to ciesz się. Bohemia, Austria. Już jak się czułem. Pamiętaj, nie wołać mnie do wojny. A to z automatu cię woła. No z automatu cię woła, już stoisz tutaj jednostkami, więc daleko nie masz. Norwegia prosi o transfer tego handlu. Dissolve this alliance. Wiesz jak się czułem? Jak ja dawałem tobie wasala. Dissolve this alliance, tak. Ringa chce pokój. Nie, jeszcze dobiję siebie. No ty masz jakieś armię? Ja mam w armii. W tym, w Bawarii sporo jest, siedzi. Czekaj, czy te armii nie potrzebują odnowienia? Dobra, to z tymi... możesz to łupić, ja muszę i tak zejść. No to mało trzeba. To jest poledwo 40, Jezus Maria, no. Wołgą Bułgarią mam w cholerę, nie, miałem w cholerę, już spadło. Z Władimirem mam 80 i się nie dołącza. Kłansami 85. Kończę jakieś pierdoły. Kurde, Anglia jest tutaj, fuck. Czuję, że przyjacielu, czeka cię pierwsza swoja wojna z koalicją. Nie była już koalicja jakaś, ale to ja jej wypowiedziałem wojnę i ją zniszczyłem. Bardziej, że ja mam teraz ochotę się wbić w Anglię. A gdzieś tu Anglię? Chcesz zrobić tej Anglii? Znaczy nie w Anglię, chcę się wbić w Sycylię, ale mają sojusz z Anglią, nie? Próbowałem sobie z Genoą. Mogę ci udostępnić porty, jakbyś chciał. Portugalia mi pomoże, Aragonia mi pomoże w tej wojnie, Prowancja stanie przeciwko, potrzebuję innych sojuszników. Flandrię, nie żyd. Accepted peace Bawaria. Jezus Maria, dobra, teraz wielka chwila, czekajcie. Ale weź, przeciwko mnie też wejdzie koalicja, tym bardziej jak to weźmiesz ten Turungię. Supis, bo na przykład coś mówiłeś? Nie, Prowansja została cesarzem. Trzy głosy mają, teraz ją trzeba zanektować. Ile państw? Nie, zostały herę. 38 ja ma Prowansja. Prowansja. Trzeba to wam zwrócić. O oh, fuck. Do something. O kurwa, Great Schism no, has been made. No, tak. Co? Grand Schisma. No to ja to zrobiłem. No właśnie. Co? Przejść całe na ortodoksa, czy nie? A co wy chcecie? Znaczy dostaliśmy opcję, the Great Schism has been mended. I możemy przejść wszystkimi prowincjami na ortodoks, albo nigdy nie zmieniać religii. Pójdź, ile państw przeszło na ortodoks? O ja wiem, co ja zrobiłem! Nie! Nie! Kało się! Ej, to przechodź do ortodoksów. Są lepsi niż katolicy. Teraz katolicyzm jest podzielony na pół. Czekaj, muszę pomyśleć. Ortodoks ma 10... Ej, ortodoksi, jak będziesz miał Patriarch Authority, daje ci tak. 2 demisjonary Strange'a, local unrest minus 3, tax modifier, minus 33, ale local manpower plus 33. Teraz ten Austria najwięcej pasuje ludzi, w tym Mediolan. Się cesarz może pozmieniać. Pytanie, czy koalicja przeciwko mnie może wejść, bo... Nie!
A co stałeś? Nie przeszedłeś? Mam 74 nie. po niektórych. O nie, ty szmato, nie przeszedłeś. A teraz Austrio. Austria prosi o to. Co chwilę się zmienia cesarz. Czekam na koalicję. O shit. To w ogóle jakieś sojusze się pozmieniało, o co chodzi? Czemu na przykład Prowansja mnie poprosiła o sojusz i Aragonia zerwała? No to jest prawosławna. No? Tak samo Hanza ze mną zerwała sojusz. Ale czy ja mogę być Fre? No mogę. Norwegia zmieniła religię. Widzisz, teraz tylko ty nie jesteś katolikiem. Nie, Kakelschmachny jeszcze jest katolikiem. O, i nie. Anglia też jest katolikiem. Nie, stracisz prestiż czy stabilność. Wygląda, ale to wygląda masakra. Co ten zrobił? O Jezu. Dobra, to... Dobra, stracę stabilność. Umarł mi następca tronu, nie. Co też przerobiłeś na tego. No też. Ale już nie jesteśmy sojusznikami po tej schizmie, ofo. Musimy się odnowić. Właśnie pozrywało mi sojusze wszystkie. No właśnie. Zepustem szczególnie już nie możemy, bo mamy niskie stan, relacje. Już polepszam. Przecież musisz mnie chronić w koalicji. Co? W życiu nie będę w sojusz z tobą. Ty jesteś już w sojuszu, nie zerwaliśmy go. No. Zerwaliśmy. A ja z Lukasem nie. Ciekawe. Ja z Lukasem mam. O kurna, w Berlinie i Kilonii pojawiły się bunty. Shit. To chłopskie. To jest mięso armatnie. 8 tysięcy najemnusów ich zniszczy. Ojej. Oj, przegrałem w Kilonii. 8 tysięcy najemnusów go zniszczy. Przegrałem. I tak mieli pójść na żyletki. Dobra, to do Rostocka. Jak mam teraz armię? 133 tysiące. Cudem, koalicja do mnie nie przyłącza się. Moja kochana, teraz ja czekam na to, czekam na ten moment, aż wybuchnie. I co wyzwalasz? Nie, aż pierdolnie, nic nie wyzwalam, podbijam, anektuję Czechy. Dlaczego nie? Akceptuj ten sojusz. Kurde. Czechy, dobrze mi przypomniałeś, ja ich mogę wziąć jeszcze na sojusznika. Nie, bo nie wypowiedzą mi koalicję. Tak stracisz. No ale to no tak, ale na razie... Granica między mną a Czechami tak zamazła, jak się oddali trochę. Czekajcie, albo mi się zdaje... Papel stoi przyszedł na ortodoks. Papel stoi stał się ortodoksyny, ale jazda. A chciałem być Ciekawe, czy mogę być protestantą w tym wypadku. No tak, będziesz mógł się zmieniać. A już ortodoks tam zanikał, teraz Norwegię na ortodoksę zmieniłeś. Podzieliłeś Europę na pół. Tylko Polska jest katolicka i Inglaterra, czy jak tam ma się... Anglia, Portugalia, to są największe obrony teraz. I narzekaliśmy, że tylko Bizancjum zostało właściwie tym. A bo ja nie wiedziałem, że ja to zrobię, no. Że to prowadzi do tego. Tam nic nie pisało na ten temat, że powoduje coś takiego. Nie wiedziałem o tym. Ale fajnie, miło. To już wiesz. Teraz połowa państw nie chce na mnie głosować w ARS za heretyctwo. Tak, nie mogą być elektorami już. Nie mogą. Relacje minus 104. No, nie mogą być. Nie, katolickim może być tylko. No właśnie, katol. Dopiero jeżeli wybuchną te... Protestanci. Znaczy, będzie ta cała wojna religijna, tak? Dopiero wtedy, jeżeli zakończą ona się remisem, to będzie tak, że każdy rodzaj katolików będzie mógł, znaczy tych chrześcijan, tak? Będzie mógł zostać cesarzem. Zarówno ortodoksa, protestant, reformacja i katol. Tak samo szykuj się na wojnę z ten, secesyjną z Czechami, bo mi następca umarł. Tak? No. I co, a jak starego masz w odce? 44 lata. A weź... Jeszcze spłodzić. 45. A w odce nie wiem już, następca już nie pamiętam w czym umarł. Pewnie omydło się po ślizną. No to brzmi ciekawie, wiesz? Albo schylił się po mydło. Są dwa źródła. Zależy, kto jeszcze je podawał, czy więźniowie, czy ten. Czemu ty swojego dziedzica więziłeś, co? Norwegia prosi mnie o pomoc. Był na sprawdzeniu może więźnia. Więźniów. Nie, Norwegio, nie ma pomocy dla ciebie. Ale to w sumie hejda. Zaraz mi koalicja na zachodzie wybuchnie, a ty chcesz, żebym na wschodzie ci pomagał. Ale to chyba przestaję chora. Ci tego hejra suportować, bo ja nie mam szans teraz z katolickimi krajami, żeby on przeszedł. Nie? Ale nie, bo teraz mamy patriarchię autonomii. Aha, Kingdom of Italy teraz wyskoczyło. U mnie prawie nikt króli nie boostuje. Saksonia boostuje, Francja boostuje, Flandria.
I dziedzic mi zdechlał. Mój gór. Henryk Chościsko. I te dalej murzyny na ciebie też niektóre. Ten ma Brema weszła w koalicję. Brema. Norwegia chce obrony przeciwko Anglii i Flandersom. O Boże. Nie, że Anglii, żeby ci weszło, bo ona ma minus 32, się tym ona przejęła. Chyba dobrze, że anulowałem ten sojusz, bo teraz mają wojnę z Anglikami. Kto? Norwegia. Aha. Pewnie Duńczykom pomagają. Bamberg cały czas mnie lowcie. Świetnie, jeszcze go anektuję. I teraz będę chyba te dwa lata czekał tylko na ten, aż mi się administracja... Najmniejsz prędkość, bo jedyna wojna z Anglią. My na czwórce walczyliśmy, a ten narzeka na ujeju. Cały węgiel obwarowany. Kogo dokładnie bijesz? No ben... Nie wiem, jakiś Kaking coś tam. Kaki Salmians. No tam niech Norwegia walczy, a ja idę bić Anglię. Masz sojusz z Norwegią, czy jak? Nie, no jestem obrońcą wiary. A, będzie ciekawie. Ej, weź z tego zrezygnuj, proszę. Co ja będę atakować? Oj, nie wiem. Austria opuściła koalicję. Wow, cesarz opuścił koalicję, aż możesz się czuć bezpieczniejszy. To jest już cesarz? No. Bo, nie wiem. Ty jest cztery głosy ma, jak ja go przybiję. Ci co przyszli, to nie będę. Chyba Saksonię muszę zwasalizować. Saksonię, przecież na ciebie i tak głosuję. No i co z tego, ale muszę mieć pewność. Spokojnie. A przecież mogę zmieniać głos nawet jak jestem twoim wasalem. A po co oni mi chcą do tej wojny, jak ja nie mogę w niej uczestniczyć przecież nawet w ogóle. To nie możesz. No nie no, bo ten, nie mogę jak tam, nie mam jak tam armii przeprowadzić. Masz już jak armię przeprowadzić, proszę no, bardzo. To nie kosztuje teraz dyplomatycznego slota. Mam 75% szansy. Przecież mamy już sojusz, no to nie kosztuje żadnej dyplomacji ciebie. Chodzisz sobie normalnie. No to nie widziałem. Myślałem, że to kosztuje dodatkowo. Aż cały... A nie, power projection mi spadł, bo anulowałem sojusz przeciwko wodze Bułgarii. Jak te wojska się bizantyjskie przesuwają? No to tak fajnie wygląda, jak przesuwają się. Nie chcę wiedzieć, ile osób zginie po drodze. Dobra. Trzeba teraz claimować, chociaż chciałbym, żeby ta koalicja ze mnie zeszła. Mówię to już wiesz, jak ja się czułem. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że nie mogę ekspansować się dalej, ani że się boję. Fryzja dała mi embargo, a Fryzja została ten, wasalem Danii. Stracicie ich wojnie z Brytyjczykami. Mówię teraz, mogłem Sycylię teraz zaatakować. Kurde, tylko że sama tylko Portugalia mnie wesprze. No weź... Nie Portugalia, Aragonia. Rurgowi się mogą zbuntować, jest większa szansa niż ci. U mnie jeszcze Magdeburg może się zbuntować. U mnie Mecklenburg może się dużo... Nie, że Magdeburg. Nie, tam Magdeburg jest tu. 16 tysięcy stoi. A Livonian, Livlandia. Idź do Livlandii. Bijesz to w moment i zaraz wrócisz jeszcze na koalicję. Jezus, 151 tysięcy w jednym miejscu. Ale czemu ty to robisz? Nie wiesz, wojskiem zarządzać. Nie chce mi się. A z kim idziesz na wojnę? O Jezu, jaka armia. Przeciwko tylko temu? Norwegii? Nie, tam za chwilę będzie Anglia lądowała przecież na tamtych wyspach. A, możliwe. Już wylądowała, ale po zachodniej stronie Norwegii. Ile ja mam wojska możliwość? 44, ej, tak malutko mam wojsko? Tylko 38 na 44. Ja to zaraz się podzielę i ten, zacznę wszystko okupywać. Polepszyłem z tobą relacji, Lukas. Teraz się lochciamy. Oj, nie wiem, jak z tym mam lochciami. Mam 3 na 5 test, możliwości. Ej, tylko z wami mam sojusz obecnie. To tak nieśmiesznie. Bo nikt się nie zgodzi. Nie oni. No cóż. Zostałem tylko z nami jako sojusznicy. Niedługo skończy się koalicja, to ci zerwę. Nie wykorzystuję. Jeśli Bizancjum jest ortodoksyjne, to może pomóc przeciwko tej świętej wojnie przeciwko ortodoksom. Teraz chyba to zrezygnuję z tego.
stabilność spadła w tak nieodpowiednim momencie. Event. Fuck. Się zacofam w tej technologii. 47. Jeszcze 2 lata mamy i mamy to. Startową grę. Datę. To kitas, no. Wiesz, że mój król umrze w bitwie pod Wiźnią. Nie, nie ma Turków. No to z Bizancjum. Mołdawią. Zmieniam kulturę. W Nowogrodzie potrwa to 17 lat. Co te forty, jakie tu mają? Trochę to zajmie. Koalicjo, skończ się. Rozkazuję ci. Ja to chciałem, żeby Portugalia skończyła tamtą głupią wojnę, żebym mógł ją wezwać do kolejnej. Przeciwko Sycylii. On kolesia better relations over time, ale trójka jest. No to bieraj go, on jest dobry. Gdzie mam? A, bym musiał wyrzucić wszystkich doradców, by tego jednego mógł utrzymać. A, że cię nie stać, tak? No. Może bym przestał finansować wojsko i forty. Na to też sobie pozwolić nie mogę. Nie, Norwegia jest po prostu jakaś op. Toczy wojnę z Wuga, Bułgaria, Sibir, Persjan, Kumansy. Czemu Kumansami toczy wojnę? Nie sojusz z Bułgarią, no. No to Kumansi, wiecie, że co się zakończy źle dla was. ...53 developmenta w Berlinie. A następne sobie wezmę pieprze topiory ekonomiczne za jakiś czas. Chyba jako trzecie. Teraz w końcu będę mógł sobie ideę wybrać, jest. Nie, a ja jeszcze muszę dalej czekać, do 47 chyba. O ile się nie zmieni na minus 5, znaczy na minus 10. Ja do maja tego roku. Szwarciarz. Nie farcie, aż tego wszystko boostuje w tą administrację zostaną. No w sumie też może bym bardziej przyboostował, chociaż i tak mam gościa za dwójkę, więc to już wystarczająco mam daje. Mam gościa za dwójkę, mam jeszcze doboostowanie. No to sobie teraz pomyślcie, jak ma taki kraj w chrę, który właśnie na tą pierwszą ideę sobie wziął w tym momencie na przykład Economic Ideas i boost prowincji ma zmniejszony. Development cost minus 20%. Mecklenburg. Defensive Ideas wziął. Ci defensive ideas. Patrzę na moich sąsiadów. Maritime ideas. Tylko dwóch się boi mnie, jak widzę. Ci innovate ideas. Też bym się nie bał. Defensive ideas. Dlaczego wszyscy biorą defensive ideas w grę? To jest tutaj bardzo mocne. No widzę właśnie. Nie wiem, czy ja też wezmę, czy po prostu offensive. Defensive. Znaczy, to są bardzo porównywalne idee dwie, nie? Znaczy, u mnie się na pewno przyda. Blokowałem grupę ideę teologiczną. Znaczy, nie wiem, bo ja mam na przykład Early Defensive Ideas, to już ty też mi coś daj na Quantity, początku. Quantity, quality. O, i tak mam minus na ten, na technologię wojskową i dyplomatyczną, to administracyjną sobie mogę coś tam wziąć. Może humanistyczną sobie wezmę teraz. Będę tyle tych ortodoksów podbijać. Cały wschód i zachód. O, w Kastelu Rebu. Bawaria? A, bo cały czas mam Defendera, kurwa. Mogę go wyłączyć? Zrobić? Nie, musisz mieć więcej pieniędzy czy coś. O, religijną wezmę! Tyle czasu zbędzi! Znaczy, 500 pieniędzy i już masz. Religijną wezmę, tyle czasu zbędzi dookoła. W tym na nas. I Czechów. Była taka, co zmniejszała w ogóle koszty administracyjne. Tak. Chociaż nie, ponieważ cały czas podbijam i nie mam punktów tych. No właśnie ja wziąłem tą administracyjną przez to. A ja punktów nie mam, ja cały czas podbijam i mi tych punktów brakuje. Jeśli w administracyjną w cholernie zacofam.
Aragonia. Ja nad quality było. Zastanawiam. A nad administracyjną. Portugalia. No bo z Portugalii nie mam rady. Quality ma dyscyplinę. Ofensywna Wóch też ma chyba dyscyplinę, no. Quality ma 3 podstatki i się nie opłaca to. Recruitment time, land leader, prestige. No król, dlaczego nie masz dalej dziecka? Masz 48 lat już. Wezmę administracyjną. Najwyżej zrobimy tak, jak było jeszcze w tej. Jak zrobiliśmy w drugim sezonie, że... Wypowiem ci wojnę i szybki powrót. Ten. I oddanie tylko niepodległości. Ech, anulujcie tę koalicję, ja chcę na wschód iść. A nie stać w szkole. A wschód chyba się nie będą tak denerwowali. Jak pójdziesz. Ale chodzi o to, że jak pójdę na wschód, to na zachodzie mogą mi wojnę wypowiedzieć. A, okej. Okay. No to... No w tym teraz, ja. Mogę zostać obrońcą wiary, bo nikt obecnie teraz już nie jest. Nie zostawaj obrońcą wiary. Nie zostanę, bo technologia mi ten, tylko ten. U mnie jest Anglia obrońcą wiary. No. A w ogóle według tego Arianie to są... To jest chrześcijańska religia. Bo jest w heretykach, a nie w hetenach. Arianie? Nie kojarzę. Nestorianie. Katedonium Koptik. Katolik. A szat jak przyszły te... hordy. Bo one były ariańskie. Tak. No jedyne co mogę robić to stać i się rozwijać. Czemu tak? Bo koalicja. Bamberg, mogę cię anektować? Aggressive Expansion mi wzrośnie o 500, ale zostawię. Mogę anektować. Bo cesarzem raczej nie będę. Jak patrząc po 4 głosach na Austrię. Czyli Lukas, co? Nie chcesz słonąć Austrii? Anektować. I tak będą koalicje nam rosły, bo... tak, pojechać sobie cesarzem. Jezus, ile jeszcze Portugalia będzie toczyła tą wojnę? Ale katolicyzm dominuje jako religia w Polisji. Jeszcze. Jeszcze. Mamy misję z Kiksujem. Zobaczysz, to będzie teraz wojna już nie tylko protestanci kontra katolicy, to będzie wojna ortodoksi kontra katolicy. Nowy następca, 2-3-2, Anton. Jej, nieważne, nieważne jak głupi jest obecnie. Ważne, że jest, nie będziemy musieli walczyć z Czechami. Ja chciałem. Ale ty nie będziesz w tej wojnie. Ja chciałem. Trzeba mieć więcej developmentu. Dostaję 1000 manpowera miesięcznie. W końcu. Wreszcie. 10. Co się stało? Wreszcie. Nie dołączy, bo co? Czy jest jakiś trus między Sycylią a... Bo jesteś celem koalicji, Lukas. Co? Jesteś celem koalicji. Wiem. A jubidów. Ooooo. 4 prowincje na krzyż? Nie. Bardzo się boję. 6-7 prowincje na krzyż, jeszcze podzielone. I z kilku stron mogą zaatakować. No, w tym na jednym chyba nie widzę żadnych tych. Dobra, to bierzemy, żeby zerwali. Bohemia, Prowansja, Serwia i tak. Ciekawe, czy gdzieś są Żydzi. To jest ty do wojny? Jakie? Kim? No, Sycylia, Genoa, Prowansja, Anglia, Florencja. Nie. Nie. Szczególnie, że Anglia jest blisko mnie, to nie.
Cieniasy. Weź na dwójkę. Papa State. Boże, no bo specjalnie. Chciałem go wziąć, żeby ten dołączyła. Jak nie chcę, to nie jest mi potrzebne. Sybia, Florencja, Prowansja. Nic jak... blisko, nic słabego. Raz, dwa. Trzy, sporo państw chre zostało jeszcze w tym. A ciekawe, czy Szwajcaria powstanie kiedyś. Czy coś. Nie, bo ja tam dojdę wcześniej. To ta kultura. Swiss, są Szwedzi. Świć. Halo, kończcie to koalicję. Nudzi. O, Kapeć może być moim następcą. Florencja nie może być. Swedish, Swedish, ale Norwedzy się rozpuścili kulturalnie. Ty tylko jedną prowincję zmieniłeś, a nie chyba dwie. Ostrodę. Czy ona już była? Że ja? Ostrudę, no. Że jak religijnie, czy jak? Kulturalnie. Chyba nie... jak mam ci wszystkie prowincje kulturalnie zmieniać? No nie wiem, no że zmieniasz Old Prussian na Polish na przykład, na polską kulturę. Wiesz, będzie mnie to kosztować? Nie, no nie, mówię, tak to kosztuje jeszcze drogo. Na przykład jakbym chciał zmienić tu kulturę pomorską, to kosztuje mnie... A nie, to jest separatyzm, czekaj, ta. 380, ale w takim Oldenburgu to kosztuje 620. A jeszcze jest minus 10, 46 będę miał. Jan Albert Kapet. Kapeć. Ano, casus belli. Chcesz tego Kapeta na tronie? Nie chcę, ale nie chcę swojego boostować, a nikt nie chce... Nikt nie walczy. Piotr Lukas odpuścił walkę. Nie wspiera go. Ewoga, Bułgaria ma boja. Jakby się gdyby kiedyś taki Medribari albo Makuria wygrałaby. Chociaż Makuria ma duże szanse. Ma dobrego Heira. Ewoga, Bułgaria ma 40 tysięcy wojska. Umansi mają... Ich nawet nie powinienem liczyć. 11 tysięcy. A Persowie mają 100 tysięcy. Czechy mi jakoś tutaj dziwnie stoją. W jednej prowincji nic nie robią więcej. A już poza tym już minęliśmy tą datę startową. Ło, nie zrobiłem screena. Jakże to tak? Gdzie są Ottomani? Nie ma. Czemu Bizancjum jest jeszcze wolny? Właśnie. Przecież za chwilę powinna będzie data upadku Bizancjum. 52. Nie trzeci? Albo drugi, trzeci, coś w okolicach tego. Chyba w którymś tam zajęli Konstantynopol. 43 chyba. Rozpoczęło się, ta, 2 kwietnia, rozpoczęło się oblężenie Konstantynopola, zakończenie jego zdobycia 29 maja. Czemu tu jest fort uruchomiony? Jak tam ci wojna idzie, Lukas? A, już zdążyłem przegrać parę bitew. Dum dum dum. Idę takie 70 tysięcy na Rzymie. No. Uj. Nie powiem, że mi tam pobiło 12 tysięcy. Uj, uj, uj. To było straszne.
kiedy technologia wyskoczy. Jeszcze rok. Fok. Kurwa, gdzie to ruszyć? To może Provence najpierw wykończę. Czemu nie mogę przejść tu? A, mogę przez po drodze. Odchodzą z tych koalicji od ciebie? Nie. Chociaż niektórzy za chwilę mogą podchodzić, bo już mamy 48. Taka Hanze. Ja zarabiam 5. Ja zarabiam 4. Zmniejszył wydatki na wojsko. To ja płacę teraz doradcy. 10. A ten żąda sobie 22, czyli potrzebuje 12 na plusie. Dobra. Wiem kolesia od lepszych relacji. Jeszcze w sumie forty wyłączę, ale to mi Army Tradition bardzo będzie spadł. Wiesz, ja myślę, gdyby teraz tak nagle Makuria prześcignęła nawet Francję. Czym? No, w następca, chociaż i tak mają starego. Kapłeć ma 50 lat. Makuria 56 ma. To w ogóle wszyscy starzy tacy są. Andrzej ma 38, ale jest gorszy. Nie, w sumie taki sam jak Kapłeć. Po finnej statystyce. Andrzej raczej nie przeskoczy, ma 9%. Kto tak zajął Norwegię? Wołga Bułgaria. Znowu powiedzieli wojnę Wołdze Bułgarii? Znowu jak ja nie... Znowu jak ja nie mogłem i znowu dostaną w pierdziel. A ci oni już skolonizują coś ci Norwedzy. A Władimir zniknął, ten. No mogą już kolonizować? No, był ten, Ustyłg. Ustyłg skolonizowali. I stracili. Znaczy, mogą oni przechwycić, jeżeli tam wojskami wejdą. W Trójce to było tak, że po prostu klikasz, nawet nie musi być wojsko. Patrzcie, jakie mają idee. A Norwegia ma minus 99 prestiżu. Oni mają religijne, ofensywne, handlowe, administracyjne i arystokratyczne. Czyli musimy wchodzić z tego. Bazowych tych. No jest, Pioneer ten. Spirit, Colonies plus 1. Jeszcze mają Colonial Rage plus 33. Jak to widzisz? Jak oni mają? Klikasz tam, gdzie IDS-y, patrzysz i jest na dole. Norwegian Tradition Naturals i później zaczynają się te, jakie mają. Na przykład ja mogę na tobie sprawdzić, jeśli ty masz... A jak? Czekaj, powiedz. Bo ja wchodzę na dyplomatykę Norwegii. I masz tą żarówkę z IDS-ami i po prostu najeżdżasz myszką i wyświetla się więcej. Mają, tak, Pioneer Spirit. Colonies plus 1, Colonial Rage. Dlatego mogę sprawdzić każdego. Rally of Navies. Się trochę mi mieszka przesuwa. No teraz muszę trochę... I zaraz w końcu skutnie dwie idę do piechoty wybranickiej. Start administrative reforma Bizancjum. Widzę. Anglusi. Ole, jak będę miał core creation cost minus 25%. Zajebiście. Więc takie Czechy już mają. Better relations over time plus 10%. Yeah. Ja miałem minus 56%. No Genua ma już ponad poniżej 40. Czego? Provencja też. Że mi koalicja schada, będzie pewnie trzeba save'a odpalić ponownie. Bo niektórzy już mają po 30 na lasów koalicji. Którzy mają 30? Galeria. No faktycznie. 42. Zadałem kolesie od lepszych relacji, że to szybciej spadało. Z kim mam sojusz? Z Danią, Luksemburgiem, Hanzą. To Hanzę możemy kiedyś zaatakować. Mam Claima akurat. Ale nie, ja muszę pierwszy Mecklenburg rozwalić całkowicie.
Dostaję teraz cholerę punktów dyplomatycznych, jedną prowincję wydawać. Więc zaraz technologia wskoczy i skoczy jednostkę. Supply limit combat with. Teraz wchodzi ten okres, gdzie technologie bardzo często wchodzą. No tak. A w ogóle Bułgaria się rozrosła. No, a już nie może być. Nie może być dłużej moim rywalem. Logika, zwiększyła się i nie może być rywalem. A, bo zabrała Norwegii sporo ziem. Trochę, no i kolonii przestali już tam robić, czyli spalili. Mogę Bizancjum albo Bohemia jako rywala, Bohemia. Ile teraz Wołga Bułgaria ma wojska? Weź padnij. 32 tysiące, swoje na nich pójdę. Na kogo? Na Czechów? Nie, na Wołgę Bułgarii. Na Czechy to bym się koalicja odpaliła. A jak pójdę na Czechy, to boję się, że zniknę. Nie, na Czechy teraz ze mną toczą wojnę. Jest! Austria wróciła do koalicji. Znaczy w sensie takim, że są po mojej stronie. Nie zerwali z tobą sojuszu? Nie. Nie no, zawarłem nowy. Spoko. I stracisz jak wybuchnie koalicja. No co na Sycylii na razie tylko dwie prowincje, więc będę grał raczej ostrożnie. Okej. Okay. Wracaj mi tu. Przeważ to wojny? Powiedzmy. Procentowo nie. O. Co? Cześć. Procentowo nie. Masz minus 1% Wordstora. No bo zajmują Rzym chyba. Nie, Rzym to akurat pies jebał. Ach. No wezmę, zrobię tak, żeby ten... Minus 1. Po kolei będę po prostu rozbrajał tutaj tych... dupków. A, tu masz wojska. Zaraz Genoa powinna się zgodzić na Pisa. Przejdź zaraz na Prowansję. No, jej, Jezu. Tak długo. No tylko technologię i ideasa. Lukas, niech ci wojsko wyginie. Staram się. Mam tylko 20 tysięcy mniej wojsk od ciebie. Chcę być najsilniejszy przez sekundę, chociaż to udokumentować. Co, sprint screena zrobisz? Tak, i wrzucę na Facebooka. Offensive. Masz dwa razy więcej najemników, albo nawet trzy razy, niż 2,5. W sumie defensywne trochę lepsze dają, bo dają morale. Portugalia w ogóle nie ma najemników. Myślę, żeby sobie wziąć defensywne, a później ekonomiczne. Bo coś tam zmniejsza autonomię. Tak, koniec odcinka już jest 38 minut chyba. No możemy. Dobra. To mi jeszcze na pewno sporo zajmie, więc wiesz. No. Do zobaczenia w kolejnym, ja może w końcu wojnę wypowiem, Lukas straci wojsko i będę najsilniejszy. I chcę ten, gdzie się rozwijał ten swój krzyż. Tak, już no, to już mniej na krzyż wygląda, to taki ten. Księstwo Kiksunio. Nie jestem księstwo.